Siema, witam. To są indeksy, ale dzisiaj będziemy sobie analizować głównie Rio. Taki jest zamysł na ten film i przeanalizujemy to, raczej przeanalizujemy. Zastanowimy się nad tym, czy przez tak dziadowską Kopenhagę, która wyszła, Rio ma szansę robić coś, czy Rio ma szansę jakoś odżyć. Także co? O tym film na początku. Skinsmanki, strona do wymieniania swoich skinów. Chcecie sobie skorzystać? Zapraszam. Link jest w opisie. Kod ząb do wpisania. Bonusy. Czy to. No nie, dawaj. Ten kod się wpisuje. Taki się wpisuje. Tyle. Zachęcam do wejścia. Jeżeli chcecie wspomóc kanał. Więc. To jest w ogóle tego typu myśl, która jest dosyć abstrakcyjna. Ponieważ. No czemu, jakby to powiedzieć, wprowadzenie ładnych naklejek ma podbijać. Że tak powiem, brzydkie naklejki, nie? To jest takie głupie dosyć. No ale, jakby to powiedzieć, przeskrolujemy sobie do Rio, no i nagle będzie, że no w sumie z jakiegoś powodu nagle coś się może wydarzyć, nie? Na tym Rio. Wcale nie musi być takiej chujni. Tu mamy Antwerp, tu mamy Sztokholm, jak to sobie wyglądało. Także ogólnie Rio jest, jakby to powiedzieć, predysponowane do tego, żeby zrobić cokolwiek. No i jak się wejdzie na Rio, jeżeli chodzi o event, no to nagle zobaczymy jakiś Zywóz, zobaczymy też jakieś Cello, Kadiany i tak dalej. Te naklejki po prostu są, no tak bym powiedział, dosyć wypierdolone do kosmosu. Przypominam, Rio to jest dalej event, który niemal nie ma liquidity. To jest przede wszystkim jego bardzo wielka zaleta, ponieważ no nie ma on żadnego liquidity. Więc jakby jeżeli ktokolwiek się weźmie za manipulację Rio, no to Inoros. I powiem w ten sposób. Jeżeli jakikolwiek pojawi się ruch na Rio, no to będzie to ruch czysto spekulacyjny. Nikt nie będzie na Rio, że tak to powiem, Rio samego w sobie rozgrywał jako, nie wiem, jaką to nawet nazwać. Nikt nie będzie grał na Rio na zasadzie, że o, teraz konsumenci przerzucą się na Rio. Nie. Jeżeli jakikolwiek ruch na Rio się odbywa, to jest to ruch tylko i wyłącznie spekulacyjny. Czyli jeżeli to ma mieć jakikolwiek popyt, to tylko i wyłącznie inwestorzy, którzy mówią coś na zasadzie, no, ogólnie mamy za dużo naklejek Borderless, trzeba inwestować w Borderet i w ten sposób będziemy robić. No, czy są tu jakieś typy, na które można by było postawić? Ja ogólnie postawiłem na Rio. To jest kwota rzędu 2500 zł, ale w listopadzie. Więc nie było jak było. Kupiłem to delikatnie za górką. W momencie, kiedy była mocna korekta. I jeżeli chodzi o to, na co ja postawiłem, to postawiłem na wszelakie autografy, które są z jakiegoś powodu kurwa po 3-4 zł. Coś takiego zrobiłem. Czyli te wszystkie naklejki Face. Naklejki pokroju 9Z w stylu tam DGT i tak dalej, naklejki Siuchego, naklejki z Cloud9 i tak dalej. Ja sobie na to postawiłem, czy naklejki na przykład Nexy, czy naklejka Maxa, to są tego typu rzeczy, które ja ogólnie zrobiłem, ponieważ wydają mi się być one ciekawe. No i teraz co jest jeszcze interesujące, to to, że bardzo możliwe, że postawienie jakiejś kwoty na papier z Rio to może być naprawdę strzał w dziesiątkę, ponieważ Liquidity jeszcze jakieś te papiery posiadają. Nie mówię oczywiście o tam hologramach, znaczy nie mówię oczywiście o autografach, tylko raczej o naklejkach zwykłych, więc jakieś tam jeszcze Liquidity one mają. Właśnie ten popyt, taki bym powiedział głupkowaty, który właśnie wynika z tego podejścia, może na nich być, on się może gdzieś tam pojawić. I na przykład, jak sobie macie takie Imperial, no to pytanie, czy. Na przykład tego typu naklejki się nie da w ten sposób rozegrać. Tym bardziej z tymi wahaniami, które gdzieś tutaj sobie zachodzą na buffie. To jest dosyć ciekawe, że można tego typu rzeczy grać. I według mnie osobiście to może być naprawdę fajna przystań. Ja ogólnie tak Rio traktuję jako przystań, a nie jako miejsce, w którym, że tak to powiem, to nie jest miejsce, gdzie można czaić się na profit. Przynajmniej ja się nie czaję. Nie używam Rio jako 100% pewniaka na to, że zarobię na nim wchodząc w niego. Wystarczy tylko i wyłącznie wejść, aby zarobić pieniądze. Używam Rio na zasadzie lokaty, pewnego rodzaju zdywersyfikowania i wydaje mi się, że w takim kontekście używanie jego może być
czymś sensownym, chociaż w jakimś tam sensie. Także to jest ogólnie dosyć, myślę, taki sensowny koncept, tak bym to nazwał. Także czy Rio może oddać przez to? Może oddać, jeżeli inwestorzy na to przejdą. Czy warto mieć pieniądze w Rio? Według mnie, jeżeli ktoś mądrze tym zarządza, to warto mieć pieniądze w Rio. Tak uważam. Mądre pieniądze w Rio na pewno będą, że tak to powiem, na równi fajnie działały, co mądre pieniądze w Antwerpie i Sztokholmie. To moja opinia. Także z głową róbcie wszystko. No i tyle.